Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich na Zagrajmy z Gimperem, Mountain Blade Warband, oczywiście Floris i Wolf, to odcinek kolejny. Witam także wszystkich obecnych razem z nami na Twitchu, tutaj zróbcie proszę jakieś hałas na czacie, dawajcie, napiszcie coś. Chryste panie, musicie coś napisać. Lecimy do Achmeradu, przed chwilą przewaliliśmy tam turniej, ale jedzenia zjedli, Jezus Maria. Witamy w kolonii. Jaser 1504, dzień dobry, witamy w kolonii mordo, ale Jezus Maria, jaki hałas na czacie. Tak to nigdy nie było jeszcze hałaśliwie, jak wy żeście tu zrobili. Wyższa szkoła robienia hałasu, słuchajcie. Poprawię sobie, tak, dobra, kozak. Mercenary Edelknecht. Knecht. Sword Sister, dobra, nie chcę was. Witamy w kolonii. Beg Miseriusz, witamy w kolonii, mordo, pozdrawiam cię ciepło. Go to the marketplace. Goods i sobie jakieś jedzenie kupimy. Witamy w kolonii. Bang, witamy w kolonii, siemaneczko. Witam, witam, Javandrel. 13 miesiąc, piąteczka, chutrzy. Dobrze, kupimy jakiegoś turbo najtańszego konia. No nie ma tutaj turbo najtańszych koni, to nic nie kupimy dla Jeremusa. I co? Pojechałem do Achmeradu tutaj specjalnie na turniej i tutaj są jacyś bandyci. Możemy sobie pójść i ich załatwić w takim razie, jeżeli są w pobliżu. Wnusio Vipek, tak, XDDD. No dziękuję, mordo. Tutaj są, wow, Manhuntersi. Aha, to nie są pojmani, tylko to są walczący. No tu oni ich zabiją i właśnie tak się kończy. Tych saranidów nie potrzebuję sobie uratowywać, więc olać to. Jak ktoś pyta na czacie, czy mam jakieś plany na tę rozgrywkę? W sumie to nie. Ja myślę, że własne państwo będę zakładał, bo tak zazwyczaj gram Desert Bandits i oni mają dużo tych. Wow, ci mają 91, a ci mają 64. Typów, których można przejąć, co ważne. I bierzemy to. Wow, to są Manhuntersi. 24, musimy ich zbić. Dzięki, mordo, za kasę na kebaba. Tomek, co ty robisz? Dawaj na kebaba. Muszę go dojechać, nie ma takiej opcji, że nie. Bo to jest 24 Manhunterów, ja sobie zrobię zajebistą armię, jak będę to miał. Kurde, chcę zapić, muszę dogonić, jestem za wolny. Alu walu Gipmer, polecam mod do Warbanda w workshopie Clash of Kings, jest ono grze o tron, pozdrawiam widzów, 8 zł. Dziękuję, pozdrawiam również ciebie, myślałem nad tą modyfikacją, wiesz, ale finalnie się zdecydowałem na Florisa póki co. Dobra, Desert Bandits. Kurde, no mam nadzieję, że jakiś lord będzie zaraz z drugiej strony i że ich pogoni, no nie chciałbym ich zgubić. A, o to nie trudno. Dobra, w Praven mam tam do zebrania pieniądze, spoko. Czemu nie ma żadnego lorda, żeby ich pogonić? Dobra, coś już próbują odbijać. Dobra, dobra, już zaczęli skręty robić. Tam jest zamek, mam nadzieję, że w pobliżu zamku będzie ktoś, kto ich pogoni, żeby odbili w moją stronę. Albo przynajmniej ich złapie i zacznie... Ja wiem, że to jest takie głupie ganianie i w ogóle od Achmeradu już poleciałem, ale no nie ma opcji, muszę ich złapać, będę miał Manhuntersów do wcielenia do armii, no przecież to jest tak dobra rzecz. No i bitka w sumie, nie? Bitka jest zawsze dobra. Zganiany agreement, coś tam. Trade. What do you want? Surrender or die? Witamy w kolonii. Kapitan dupa. Witamy w kolonii. Charge the enemy. O, fuck, patrzcie na to. To jest armia dopiero. Yeah, bitch. Oni też są na koniach. Tak jest. Dobra, charge. Jechane w nich. Fizgane. Caravan Guard? A to nie mieli być Desert Bandyci? Przepraszam bardzo. Dobra, rozbiłem ich w każdym razie. Dostał. Dostał. Zabić go. Drania. Dostał. Dobra, tam jeszcze biegnie jakiś typunio. Jezus Maria, dostałem. Od Hergita. Dobra. Witamy w kolonii. Co jeździ 99 Publicita? Witamy w kolonii. Elo. Bistypa. Zdychaj.
Na mordę! Typiarza! Proszę umrzeć! Aaaa, lesieczka! Co jest z tobą, typie? Ile ty masz helta? Fruwam! Zatłuką go! Siema, obywatel Alfa, witamy w kolonii. Zatłuką go tam w końcu. W końcu go zadźgają tam, no nie może żyć wiecznie. Siema, wygraliśmy. To wielki bohater, wielki nieobecny tej walki. Ilu straciłem? 13, dobra, kto zginął? 7 karawangardów, 1 Manhunter, 1 Mercenary Horseman, Jeremus i ja Wounded, Huskarle jakieś, dobra. U nich bandyci zginęli, Kergici, tak, kill count, zajebiście. Uwalniamy sobie teraz typiarzy, patrzcie na to. Przejmujemy was tutaj do niewoli. No teraz, was mógłbym poulepszyć, ale... Właśnie, ja was zrobię tak, przede wszystkim Manhuntersów, wszystkich hire. Wschód 44, siema. Jebać sesję 5 zł. Dziękuję, mordo, pozdrawiam. Dosyć drogi koszt tygodniowy utrzymania ich, ale kurde, tak mnie kusi, żeby ich trzymać. A, Mercenary Horseman jedyny mi zginął. No niestety, dobra, jakbym teraz tak, tych zreleasował. Piechociarzy ogólnie, nie? Release. 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 I teraz samą konnicę, Manhuntersi. No jakiś kergit, spoko, byle na koniu, na koniu. Bo na koniu my mamy u karawangardów 13. Na koniach my mamy po prostu fajniejszą szansę na takie walki otwarte, terenowe, niż będąc na piechotę. Caravan Master. Przecież nie wiem, czy on jest istotny. Dobra, wywalę go. No i teraz mamy fajne, 67 typiarzy. Slave Driversów mam, są jeszcze mocniejsi. Mamy fajną armię, dosyć drogą w utrzymaniu, bo 800 jest tygodniowy koszt, ale wszyscy jeżdżą, więc powinniśmy być dosyć szybcy na mapie. Let your heroes. Yes, perform the upgrading i teraz access. To jest jakiś koń, dobra, to bierzemy na sprzedaż. Mamy na sprzedaż, zabijamy stąd. Dobra. I teraz, mając jakby takie rzeczy... Kolejne upgrade idą. My możemy się trochę zacząć bić na otwartym polu więcej. Wrócimy w ogóle do tej kryjówki bandytów tutaj. Z oblężeniami to co? Na razie nie będę oblężeń robił, więc spokojnie. Na razie chcemy się naekspić. Witaj, oto dotacja. Dziękuję za tę oto dotację. Pozdrawiam ciepło. Widzicie tego typiarza, na przykład już mógłbym spróbować spizgać. Bo on ma takie osłabione wojsko delikatnie. I ma mniej żołnierzy ode mnie. O, i tu są kolejne typiarze. Ja wiem, że jak ich dorwę, to ich rozbiję. Charge the enemy. No, jestem ranny jak 150. A, Jeremus jest tylko nie na koniu. Dobra, muszę go ogarnąć. Patrzcie, jakie tu jest wojsko w ogóle teraz. Follow me. Dobra, i szarża teraz. Poszli w ogień. Manhunter mój zginął, niestety. Ja nie podbijam, bo mnie załatwią. Jedynie co mogę... Tak, o. Nawet w sumie spoko wyszło, bo zabiłem typiarza. Dobra, pudło teraz. Nie bij mi mojego. Dobra, zginął se on. Dobrze. Coś tam zabiliśmy. No i się rozpierzchli, dziękuję. Zgarniamy kolejnych typiarzy do nas. Tutaj coś ganiają, konie sobie biegają. Bardzo mi się to podoba. Symulator konia Rafała. Ktoś napisał. Ale Jezus Maria. Po tobie, typiarzu. Haha, nice. Dobrze, ale go dopadli. Tam jeszcze na północ ucieka. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Te pobojowiska są spoko, takie do oglądania. Tutaj jakieś ciała, bronie, miecze porozwalane. Tutaj koń padł. Lecą, gonią ostatniego. Żeby go dogonić, tylko te szarże są takie kurcze epickie w tej gierce. No i wygraliśmy, coś czuję, nie? Tak jest. Proste. Yeah, bitch. Ile tam? Dwóch mi zginęło. Manhunter i Caravan Guard. Typiar 10 zginęło, 16 wounded. I teraz tak, dwóch karawangardów zgarniamy. Ze środocy to mam tu gdzieś. Manhunterów 13, dziękuję. Mam Manhunterów na maksa. Ale to jest droga armia. Prisonersów biorę 10. A skąd mi się powiększyło, że mogę tylu więcej prisonersów brać? Bo ja nie wiem. A, pewnie za slave driverów. Za każdego jednego podejrzewam, że mogę ekstra tych brać. Ekstra
Ekstra prisonera, kozacko. To jest spoko bardzo. No, zgarnijmy syf na sprzedaż. Kolejni bandyci. Proste, że was zbije. Chociaż mi się to średnio opłaca, bicie was. Ja prędzej sobie tutaj podjadę. O, i obozowisko im rozbijemy. Attack the hideout. O fuck, mam tylko grupkę ludzi, ja sam nie mam zdrowia. No to zepsułem temat. Czuję, że mnie rozwalą, nie? Nie wyleczyłem się nic. No dobra, no będę z kuszy. Będę z kuszy bił na odległość. Ale może mnie, kurde, nie przejmą. Kuo, nie, jaka to była nieroztropna decyzja, dobra. Mam nadzieję, że oni nie potrafią strzelać. Szarża, idźcie przede mną. Przede mną idźcie. Ja pierdzielę, mam 5 HP, nie? Co to była za decyzja, Tomek? Czemu tak kliknąłeś? Bezmyślnie. Dobra, jednak chodźcie tu bliżej. Wszyscy w jedno miejsce, żebyśmy walili. O nie, on ma łuk. Kurwa mać, wiedziałem. A, no dobrze, to szalona walka. Polećmy do Durkuby. No tylko... O kurwa, on ma łuk. Pist! No, tak się to kończy. Pójdziemy sobie tu spać. I sobie odnowimy healtha, bo to nie możemy tak biegać, bo to nie, to jest bez sensu. No więc tyle było obozowiska bandytów. Dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Slaver. Proste. Ło. Ale sprzedajemy. Ej, w ogóle sprzedawanie tych więźniów jest mega opłacalne. Zajebiście mi się to podoba. Musimy ich bić, brać do niewoli i sprzedawać wszystkich. I robimy tak, że będę miał slave traderów mega dużo. Będę mógł mieć bardzo dużo więźniów i potem będę tych więźniów sprzedawał. I to jest taki pomysł na taktykę, że jeszcze nikt takiego nie wymyślił. Pozałatwiamy ich, dobra. Jak tam? 54%. Nie, powyżej 20 mi nie zwiększa już prisonersów. Szkoda. Trzy dni pozostały, spoko. Dobra, 89% można już pomału pocisnąć. Pojedziemy na wioskę jakąś, weźmiemy sobie jedzenie od chłopów. Buy supplies. Nie. Buy supplies. Super. Pięknie. Kupimy sobie jedzonko. Gdzie my lecimy? Jeżeli chodzi o pozyskiwanie dodatkowe konnicy, to można by pocisnąć do Swadi. Natomiast jeżeli chodzi o fajne walki, to tak, ci desert bandyci są tutaj dosyć wdzięczni do zabijania. Ale nie wiem ile tych grupek tu będzie. Tu są jacyś. Możemy ich pogonić, ale to niewiele z tego wyjdzie. Tutaj jakiś pokój sobie zawarli ze sobą. A tu już się biją z Manhuntersami. No wejdziemy, to zawsze. Mógłbym Manhuntersów też pokonać, walcząc razem z bandytami. Ciekawy jestem, co to powoduje. Podejrzewam, że Manhuntersi mnie gonią wtedy. Co jest spoko, mam się jak bić, ale oni... Nie wiem, czy tego potrzebuję. Dobra, do Manhuntersów się przyłączę. 80 na 3, no ja powiem, że to jest... To jest coś. Przygotujmy jakąś formację, żeby przypadkiem nas nie zaskoczyli. Dobra, szarża. Ło, to jest coś, tego potrzebowaliśmy. Ale mnie dźgnie zaraz, jeszcze zginę. Łapać gnidę. Strzała na wiwat. O fuck, miałem namierzoną tą kuszę, zresztą naładowaną. Trafiłem w konia. O Jezus Maria, jak on se wpadł. Pięknie. Tego potrzebowaliśmy. Dobra. Thank you for your help, sir. No i pięknie, dwóch do niewoli kolejnych, dziękuję. Dobra, weź se ktoś tam. Jak potrzebuję, nic nie biorę. Z Manhuntersami mam pionę. Dobra. Karawana.
Są tu gdzieś, tu są bandyci. Jeszcze oni mają jeńców, więc to jest zawsze dobry łup, żeby ich gonić. Nie jestem aż taki szybki, jakbym chciał. To jest ciekawostka. Jeden dzień tylko, tak mało. A, bo oni tyle jedzenia żrą. Kurde, no. Nic dobrego. Dobra. Tak szczerze, to podjadę do jakiegoś miasta posprzedawać te pierdoły wszystkie, może do Shariz. Trochę jak ten Pokémon Charizard. To nie był Charizard, tylko Charizard. Źle mówisz, Gimper. O, Rolf. Siema, Rolf. Nie mam miejsca na Rolfa. Ja cię kręcę, nie no, potrzebuję. Bohaterów trzeba brać jak najwięcej. Zrobimy tak, Marketplace. Dobra, posprzedaję ci cały ten syf. Jeremus, nie wiem, czy może dosiąść takiego konia. Albo może zanim to sprzedam wszystko, to zobaczę, co mogę wziąć dla siebie i dla Jeremusa, nie? Dobra. Teraz tak, co my tu mamy? 23 i 6, 22 i 7. No to mech. 8, a ja mam 11. No to mech. Koń, no to ja za słabo jeżdżę. Tarcza, nie umiem tarczy. Swing 27. W sumie spoko, będziemy ogłuszać zamiast zabijać, to będziemy ich sprzedawać. Dobra, spoko. Teraz jeszcze najpierw pójdziemy Companions Overview. Nie tu, tylko pójdziemy na Party. Jeremus, talk. About your equipment. Nie, o nie, oddaj mi wszystkie przedmioty, dobra, nieważne. Dostaniesz, tak, 23,6, to jest dobra rzecz. Swing 26, teraz 20. A, tego nie możesz dostać. Konia możesz dostać? Nie możesz dostać tego konia. A, możesz lepsze buty dostać. Dzięki, dobra, łuku nie będę ci dawać. Co dzięki? Na zdrowie, sam sobie powinienem powiedzieć. Co? Nie, w sensie... Znaczy, kichnąłem i powiedziałem instantowo dzięki, nie zastanawiając się nad tym, czy ktoś mi powiedział, czy mi nie powiedział na zdrowie. God damn it. Czemu tak zrobiłem? Mózgu. Nie działa aż tak automatycznie. No, tu jest jedzenie, które mamy. Mogę sprzedać. 500 denarsów dostaję za sprzedaż gratów. I w sumie spoko. Ciskamy szukać bandziorów. To w pierwszej kolejności. A, Rolfa nie wziąłem, moment. Rolf, przepraszam cię. Jakiegoś gówno konia dla Jeremusa muszę jeszcze kupić. Rolf, ja cię przepraszam, chodź. Sia, Rolf. No dobra, ciebie wywalę, bo mi nie pasujesz do armii. Rolfa biorę. Czekaj, mordo. Naprawdę chcę cię wziąć. Jezus. No i dupa, i wywaliłem typiarza i Rolf się nie przyłączył. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo tylko jeden raz mogę z nim pogadać, jelo. Gdzie są bandziorki jakieś? Chcę się bić. Muszę szkolić wojsko. Dajcie mnie bandziorów. Mogę dla lordów biegać, załatwić jakieś rzeczy, no ale to jest kurde kan dupy potłuc. Ja bym właśnie zbił jakichś bandytów. I do odebrania w Praven mam 200 denarów szalone, więc jedziemy. I zobaczymy może po drodze jacyś koleżkowie się trafią. Aha, Control Space w ogóle pauzuje mi, jak puszczę. Przyspieszenie, pauzuje mi ruch. To są Manhuntersi. Wegirowie wypowiedzieli wojnę Nordą. Spoko, chłopaki. Kupimy sobie jedzenie. Trzeba doliczyć, ile na jedzenie idzie na tych typiarzy. Nie, no muszę się bić, bo ta armia jest za droga w utrzymaniu, żeby się nie bić. To jest jedyny sens jej istnienia. Praven i potem od razu lecę do Nordu, bo tam są ci tacy bandyci, Sea Ridersi, korsarze, nie?
I wtedy to ma sens. Inaczej to nie ma sensu. No inaczej to nie ma za grosz sensu w ogóle. Lecimy do Nordów się bić. Trade agreement, spoko. Muszę się bić z kimś. Dajcie mi kogoś, żeby się z nim bić. Jakieś osiągnięcia mi tam wpadają, na co to komu? Kogokolwiek interesują w tej grze achievementy? Przecież w sumie mogłyby trochę, bo to jest sandbox. Lordowie pola. Cycu 1, 2, 3, 4, 1. Halo, patrz, kto cię zasubował, 5 zł. Dziękuję za donate, mordo. Cześć, Cycu, a kto mnie zasubował? O, to jest 2115, Manhunters. Może będę się z nimi bił, żeby mieć się z kim bić. Bo tak to nikogo innego nie ma. Ej, nie ma z kim się bić. Może chłopom jakimś pomogę. Nie no, nie chce mi się. Znaczy, to jest problem. No, zbierałem dużą armię. Bo chciałem się bić z bandytami. Potem uciekło legowisko ich, o, i tyle jest bandziorów. Tyle tego jest. Gdzie są bandyci jacykolwiek? Manhuntersi są, oni mi całą robotę zabierają, może ich muszę zaatakować. Jak miałem gówno, nie wojsko, to mnie atakowali cały czas. Tu się biją, mógłbym się dołączyć w sumie do którejś ze stron. Przeciwko Waegirom. No mógłbym sobie być. Ciekawe, który wygra. Ej, niezależnie od tego, który wygra, to mogę trochę typów pojmać. I to jest fajne. To ja się tu dołączę. O, dołączył się jasno-niebieski. To ja dojdę do jasno-niebieskich i... O, fuck. I wygram razem z nimi, chciałem powiedzieć. Bo Nordowie się z Waegirami biją. Więc to jest to. Tu biegnie typ. Tego mógłbym na przykład zbić spokojnie. Słabiutki bardzo. Witamy w kolonii. Bęka sedychy witamy w kolonii. No, bo tak dobrze byłoby się bić z kimś. Nie wiem, czy jest sens walić Lorda, tylko dlatego, że w danej sekundzie jest łatwym celem. Prędzej tych Manhuntersów bym załatwił. Chodźcie tu, bo was za dużo biega. Zabieracie mi robotę. A, nie mogę ich zaatakować. Cudownie. Będę musiał znaleźć, jak będą się bić z bandytami i dołączyć do bandytów. O Jezus, ile tu jest tych Manhuntersów. Zarąbałbym ich, nie? 100%. Farmerzy. Po co mi farmerzy? Bandytów. Gdzie się podzieli wszyscy bandyci na tym świecie? Co jest z wami? Tawerna. Cycu 1, 2, 3, 4, 1. No ja cię zasubowałem, tylko się nie pokazało. Sprawdź, please. 5 zł. No to sprawdzę później. Dziękuję za donate, mordo. A, nie mogę jej przyjąć. Dobra, moment. Potrzebuję bohaterów. Wywal mi. Muszę kogoś wywalić. Dobra, wywalę ciebie. I ciebie jednego też. Tawerna. To jest podróżnik. To olać cię, typie. $100. Bardzo się cieszę. Dobra, i teraz muszę was wyposażyć. Najlepiej jakieś koniki. O, require. Jezus, koń za 2000. Dajcie coś taniego. Jakieś konie, jakieś takie chude szkapy. Nie chcę takich. Siema, Palantinusy. Dobra, co ty potrafisz, Katrin? About your skills. Dobra, o, to jest to, czego potrzebuję. Inventory management, 7. Bardzo spoko. A skill lidera tylko. Foraging, 3. The party to forage for 5 food per skill level. Camp siege raiding and increase foraging range. Spoko. I trade na 3. Party skill. Bardzo dobrze. Cycu 1, 2, 3, 4, 1. To mnie odbanuj, bo obiecywałeś, że jak zasubuję, to odbanujesz. Ale nie wiem, nie mam potwierdzone, gościu, czy mnie zasubowałeś naprawdę. Jak sprawdzę, to będę wiedział. A co, dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Mountain Blade Warband. Cześć!